Dziękujemy za przybycie na dzisiejszą konferencję, która absolutnie nie była wymuszona, ale znaczy nie była wymuszona, została sprowokowana poprzez to, że po raz kolejny w kolejnej kampanii, tym razem parlamentarnej, szpital został użyty instrumentalnie do bardzo tanich chwytów wyborczych, mając na celu straszenie Grudziądzan. Straszenie to mogłoby spowodować zachwianie pewności co do jakości grudziąckiego szpitala, a przede wszystkim zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. Dlatego jesteśmy zmuszeni odwołać się do konkretów, przewracając tezy, kłamliwe tezy wykorzystywane przez polityków Prawa i Sprawiedliwości na swoją korzyść w prowadzonej kampanii wyborczej. Dziękuję panu dyrektorowi za przybycie, za zaproszenie, za przyjęcie mojego zaproszenia, żebyśmy mogli wspólnie odnieść się do kłamliwych tez, które zostały w sposób wybiórczy wygłoszone i nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Postaraliśmy się, szanowni państwo, żebyście otrzymali od nas szereg dokumentów. Mówimy tutaj o dokumentach mających pokazać prawdziwy wynik finansowy, a poza tym też inne rzeczy, historyczne rzeczy związane ze szpitalem, bo jak państwo wiecie, tak naprawdę historia grudziąckiego szpitala to jest kilkadziesiąt lat i każdy tym szpitalem próbuje w tym momencie grać politycznie. Nie ma na to naszej zgody, nie ma zgody na szarganie zdrowiem i bezpieczeństwem życia pacjentów. Dlatego też chcemy dzisiaj się do tych zarzutów odnieść. Panie dyrektorze, bardzo proszę. Ja właśnie jeszcze mam jedną prośbę w ogóle do polityków Prawa i Sprawiedliwości, żeby nie zajmowali się czymś do końca, jeżeli się na tym do końca nie znają. Ja już przypominam państwu, że był taki czas, że po prostu nie wiem skąd się bierze taka nienawiść PiS-u i działaczy PiS-u, polityków do szpitala i do lekarzy. Tego nie jestem w stanie zrozumieć. Już był taki czas, że wyprowadzano lekarzy w kajdankach. Te wszystkie sprawy zostały umorzone. Natomiast obraz, jaki pozostał, to jest kilka, może kilkadziesiąt pacjentów nie doczekało, żeby dostać nowy narząd, czyli legła w gruzach cała polska transplantologia. I to było po prostu, myślę, że jedynym sukcesem, przykro mi o tym mówić, to jest po prostu pejoratywny sukces, ale to był jedyny wynik działania PiS-u na systemie ochrony zdrowia. Ale tak przechodząc już do spraw bieżących, ja chciałem państwu przypomnieć tylko jedną rzecz i tutaj dysponuję materiałem, wyciągiem z bilansów z lat 2001-2015. To za czasów pana prezydenta Wiśniewskiego był ujemny wynik finansowy, gdzie po prostu nikt o tym nie pisał, nikt nie robił konferencji prasowej. Andrzej Wiśniewski, prezydent ówczesny Grudziądza, przez całą swoją prezydenturę dał szpitalowi na rozwój chyba z 1,5 miliona, 1,3 miliona. Natomiast dzisiaj, jeżeli szpital jest nowoczesny, jeżeli szpital dzisiaj inwestuje, jeżeli szpital ma duże odpisy amortyzacyjne, co świadczy o jego nowoczesności, to dzisiaj jest to dobrym kąskiem politycznym po to, żeby po prostu straszyć nie tylko tak jak tutaj pan poseł powiedział pacjentów, ale przede wszystkim nękać psychicznie pracowników, którzy i tak ciężko pracują. Bo to jest po prostu nękanie, czy będą mieli pensję, czy nie. No ja oświadczam po raz, nie wiem, już kolejny w ciągu 2 lat, że pensje są płacone na bieżąco, do 10. Jak nam się uda i szybciej sprawdzimy rachunki, to nawet 5. i 3. są już na koncie pieniądze. Pacjenci nie czekają na diagnostykę, nie czekają na terapię. I po co po prostu ten ferment? Jakby wszyscy wiedzieli dokładnie, że szpital, który po prostu dużo inwestował, szpital, który jest na topie, który jest nowoczesnym szpitalem, to szanowni państwo, musi mieć również i zobowiązania. Te wynikające ze zwykłego zarządu i te wynikające z działań systemowych. I tutaj nie ma co narzekać, dlatego że po prostu już wszystkie badania i audyty finansowe prowadzone na terenie szpitala jednoznacznie podkreślają, że od 2017 roku szpital będzie już na plusie. Jak będzie jeszcze w 2015 i w 2016 roku, to czas pokaże, bo jeżeli dostaniemy refundację środków za tą pierwszą perspektywę unijną, bo jak państwo wiecie, rozliczana jest dopiero pierwsza perspektywa unijna,
jeżeli jeszcze z RPO dostaniemy refundację, no to może być wynik albo zerowy, albo lekko ujemny. Jeżeli po prostu tych środków nie dostaniemy, bo nie będzie ich już, no to po prostu będzie większy wynik ujemny. Ujemny wynik finansowy nie powoduje uszczerbku na działaniu szpitala. Ja chcę powiedzieć jedno, że to jest tylko zapis księgowy, który w ten sposób, no politycy szukają różnych rozwiązań i to od 2010 roku miało być przyczynkiem do przekształceń, a tak po prostu chyba nie jest i wszyscy już zrozumieli, że chyba nie tędy droga. Natomiast od co się składa na taki ujemny wynik finansowy? To jest rozksięgowanie nadlimitów. Jak Państwo wiecie, że w 2011 roku było 26 milionów nadlimitów. Jak to dodamy do kosztów, no to nie można tego w żaden sposób pokryć, bo nie jestem w stanie sfinansować nadlimitów, tylko od tego jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Jak rozksięgujemy i zaksięgujemy po procesie inwestycyjnym wszystkie faktury inwestycyjne, wszystkie faktury finansowe, no to ten wynik musi być ujemny. I to może być ujemny przez 2 lata w każdym przedsiębiorstwie, które ostro inwestuje. I tutaj, Szanowni Państwo, ja mogę Panom przekazać, no, porównajcie sobie chociażby lata, no 2002 rok na przykład, to jest wczesny okres Pana Prezydenta Wiśniewskiego. Budżet szpitala 58 milionów, zadłużenie 24 miliony. No, znaj proporcje, mocią Panie. Dzisiaj, w 2014 roku, oczywiście zadłużenie to zobowiązania, bo pamiętajmy, że w 2006 roku nie było w inwestycji, nic nie było inwestowane w szpital. Szpital był w stagnacji. Czyli po prostu były to zobowiązania zwykłe. Dzisiaj szpital ma zobowiązań zwykłych około 140 milionów na 216 milionów przychodów. Dodajmy jedną rzecz, Szanowni Państwo. I to jest dzisiaj inny jest rodzaj pieniądza, bo w 2006 roku było nieco w rynku taniej. Natomiast jeszcze raz powtarzam, 2002 rok weźmy, 58 milionów, 24 miliony zadłużenia, 5 milionów straty. W 2003 roku 3 miliony strat. W 2006 roku, tak, pan pozwoli. Ja bym chciał jeszcze tego, przepraszam panie pośle, przeczytać jeden artykuł w zacnej naszej prasie lokalnej, która się martwiła w tamtym czasie, z czego szpital pokryje ujemny wynik finansowy. Czyli wtedy nie było to problemem, dzisiaj jest to problemem. I to jest dowód na to, Szanowni Państwo, że jest to jedynie problem polityczny. W 2006 roku, bo tutaj Pan Dyrektor wskazał wskaźniki finansowe związane z zobowiązaniami, a także kosztami funkcjonowania szpitala. Natomiast kluczową rzeczą jest, na jakiej bazie wówczas szpital pracował. W 2006 roku do dyspozycji pacjentów, a przypomnę, że obszar grudziąckiej lecznicy rozciąga się na populację 400-tysięczną, czyli szpital wówczas dysponował 20 oddziałami specjalistycznymi, natomiast w roku 2015 tych oddziałów jest 46. Populacja została, jest to 400 tysięcy mieszkańców, dlatego też sobie Państwo weźcie pod uwagę skalę, tak? Skalę związaną z rozwojem tego szpitala, skalę z inwestowaniem i skalę z nie tylko budowaniem, ale też wyposażeniem tych wszystkich specjalistycznych oddziałów. Jeszcze tylko jedno, wykorzystując tutaj Państwa obecność i bardzo proszę o przekaz, ja nie kandyduję w tych wyborach, Szanowni Państwo, i dlatego bym bardzo prosił, żeby nie do końca słuchać polityków tam, gdzie nie mają racji. Dlatego ja, jako już merytoryczny człowiek, chciałbym zaapelować do nie tylko mieszkańców naszego miasta, ale wszystkich chętnych, którzy korzystają i chcą skorzystać z naszej lecznicy, że dzisiaj są pieniądze na leczenie, są pieniądze na diagnostykę. Mamy rzeczywiście nie zalegamy z wypłatami dla pracowników. Jedyna rzecz to jest po prostu zobowiązania, które cały czas restrukturyzujemy. I oczywiście mamy z kontrahentami stały kontakt, nie mamy dzisiaj zajęć komorniczych, także myślę, że dzisiaj szpital jest w pozycji trudnej, ale stabilnej. I bardzo proszę o przyjęcie tego jako pewnik. Są na to dokumenty.
Natomiast oczywiście można mówić na źle na temat naszej lecznicy. Tylko ja przypomnę nam wszystkim, że jeszcze kilka lat temu wszyscy żeśmy musieli dojeżdżać do ośrodków klinicznych większych, do większych miast, stać w kolejce, próbować znajomości, żeby się dostać po usługę medyczną. Dzisiaj mamy to u siebie. Gdybym po raz drugi kandydował, czy bym po raz drugi miał decyzję podjąć, to bym namawiał pana prezydenta Malinowskiego do tego. Zresztą nie muszę go namawiać, bo jego priorytetem, jak państwo wiecie, to są drogi, a przede wszystkim ochrona zdrowia. To po raz drugi, nie żałuję, po raz drugi tego zrobilibyśmy szpital na odpowiednim poziomie. Szpital w Grudziądzu, szanowni państwo, jest bezpieczny dla pacjentów i powinien być naszą dumą, a nie wstydem. Ja apeluję do kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie tych, którzy nie są mieszkańcami Grudziądza, żeby oprócz tego, jak wiszą na plakatach, wiszą na banerach, spróbowali czasami z tego baneru zejść i udać się po odrobinę wiedzy merytorycznej do pana dyrektora. Tam może by dowiedzieli się, jaka jest rzeczywistość, jaka jest prawda, a nie szafowali Bóg wie skąd wziętymi danymi, tylko i wyłącznie na potrzeby polityczne, dążąc chyba do uzyskania z niskich pobudek jakiegoś większego wsparcia politycznego. Ja chciałbym państwu powiedzieć jedną rzecz, że to w 2007 roku nakłady na służbę zdrowia wynosiły 41,5 miliarda złotych, natomiast w roku 2015 wynoszą 66. Także bardzo prosta proporcja. 2007 rok, czyli końcówka rządów PiS-u, 41 miliardów, 2014-2015, 66. Także odpowiedzcie sobie państwo sami, kto dba lepiej o zdrowie i bezpieczeństwo, a przede wszystkim życie pacjentów. I apeluję jeszcze raz dla wszystkich kandydatów nie z Grudziądza. Jeżeli mieszkacie w Toruniu, zajmijcie się tym pięknym miastem. Tam również jest szpital miejski, który jest bardzo, bardzo mocno zadłużony. Dopłaty z kasy miejskiej sięgają rocznie między 10 a 20 milionów złotych. Także szanowny kolego, panie Krzysztofie Ardenowskim, od rolnictwa jest pan specjalistą, ale ręce z dala od służby zdrowia, tym bardziej od szpitala w Grudziądzu. Jest pan z Torunia, bardzo proszę, szpital miejski będzie wymagał pańskiej opieki. Niech tam pan razem z panem prezydentem Michałem Zalewskim próbuje rozwikłać problem szpitala toruńskiego, aczkolwiek sami wiemy, że Toruń jako miasto też ma nie lada kłopoty, ponieważ jest jednym z najbardziej zadłużonych miast w Polsce. Dlatego ręce z dala od grudziąckiego szpitala. Dokładnie tak jak dzisiaj powiedzieliśmy, sami sobie z tym problemem doskonale radzimy, na dowód czego przedstawiliśmy państwu dokument. Jeszcze raz chciałbym stanowczo zaprotestować to, co powiedział pan radny Andrzej Wiśniewski. Panie Andrzeju, nie wolno takich rzeczy robić, aby przeliczać dług szpitala, który jest rozłożony na 25 lat, na jeden rok, na jednego mieszkańca i straszyć, że każdy z nas zapłaci po 4000 zł. Jest to manipulacja z księżyca wzięta, a myślę, że po prostu takie odloty już pan w swojej kadencji i w swojej karierze politycznej miał. Bardzo proszę o twórcze, rozważne postępowanie, bo tak się wygrywa wybory. Ja myślę, że to jest bardzo dobry temat i bardzo dobrze dziękuję za to pytanie, dlatego że będę miał okazję wszystkim państwu powiedzieć, jak jest trudno pokazać, jak trudno jest pozyskać pieniądz z banków w Polsce. Na świecie żaden z banków nie chce finansować wprost ochrony zdrowia, dlatego że to jest trudna i nie do końca przewidywalna działalność gospodarcza. Dlatego, że życie pacjenta i życie człowieka jest zawsze wyższą wartością, aniżeli gdzieś tam słupki czy koszty. I dlatego istnieją instytucje finansowe, które działają poza bankami. I tutaj jest klasyczny przykład, że jeżeli bym postępował zgodnie i postępuję zawsze zgodnie z prawem, rozpisałem pierwszy przetarg, nikt się nie zgłosił. Banki wzięły po prostu, nawet ani jeden bank, szanowni państwo, nie poprosił o materiały. Żaden bank. Nawet gdybym był szpitalem na plusie, to też bym nie dostał tych pieniędzy. Drugi przetarg, bo takie jest po prostu prawo i dobrze, że takie jest, też nikt się nie zgłosił, szanowni państwo, nikt nie poprosił o materiały. Ale dzisiaj powiem tylko szczerze, że mnie ta sytuacja do końca nie martwi, bo ona jest po prostu dla mnie czymś naturalnym. Ja prowadzę rozmowy z instytucjami finansowymi, nie tylko w Polsce, ale również zagranicznymi.
bo szpital jest dość znany w Unii Europejskiej, jak szanowni Państwo wiecie. Przez 3 lata temu i 2 lata temu wyprodukowana została i sfinansowana przez Urząd Marszałkowski taka dość pokaźna, fajna, duża książka Liderzy w medycynie i ona została wyłożona we wszystkich ambasadach Unii Europejskiej. Tam jest również nasz szpital, bardzo ładnie opisany i myślę, że po prostu to tworzy klimat. Natomiast rzeczywiście te moje rozmowy są na tyle zachęcające i na tyle obiecujące, że myślę, że może do połowy listopada, bo to są trudne rozmowy, tym bardziej, że jeżeli rozmowy są na granicy dwóch istniejących różnych systemów bankowych i różnych systemów finansowych, różnych systemów prawnych, to trzeba po prostu prowadzić je bardzo rozważnie. One są prowadzone już długo. I tak jak Państwu wtedy mówiliśmy, że w momencie, kiedy był kryzys i był problem, czy szpital dalej kontynuować inwestycje, czy go po prostu pokazać, że będzie dalej niszczał. Tego nie zrobiliśmy i tu odpowiedzialność właśnie i determinacja pana prezydenta Malinowskiego była olbrzymia, żeby poszukać również środków zagranicznych. I wtedy udało nam się, po długich rozmowach, szpital uzyskał, ja przypominam, 40 milionów euro z banków niemieckich. 3 banki niemieckie stworzyły konsorcjum, i o 22:00, pamiętam jak dziś, zapadła decyzja, że 40 milionów euro pożyczają na, szanowni Państwo, bardzo niski procent i na dobrych warunkach na 22 lata. I to jest między innymi te długi inwestycyjne, które Państwu opisujemy, to one są już dzisiaj porozkładane, są bezpieczne. Tak samo dzisiaj, jeżeli prowadzone będzie, jeżeli to będzie, ja Państwu powiem, jaki to będzie kapitał, jeżeli już będzie podpisana umowa. I to, co będę mógł powiedzieć, to oczywiście na konferencji prasowej poprosimy pana prezydenta i opowiemy wtedy wszystko. Prowadzone są rozmowy z dużym kapitałem zagranicznym. Ja pozwolę sobie jeszcze, szanowni państwo, bo tak mówiliśmy na tematy historyczne. Jeszcze jedno, co to pozwoli? Pozwoli to na tyle, że jeżeli po prostu dzisiaj to wszystko się ułoży, to szanowni państwo, od 2017, tak jak mówiliśmy, szpital będzie na plusie, ale od 1 grudnia szpital będzie realizował swoje zobowiązania rozłożone na 20-25 lat bez uszczerbku dla leczenia i diagnostyki pacjentów. Szanowni Państwo, przy tej okazji chciałem jeszcze podziękować panu Robertowi Malinowskiemu i chcę powiedzieć, że tylko w tym roku na te raty kapitałowe i raty finansowe pan prezydent Malinowski przekazał szpitalowi 16,5 miliona. Szanowni Państwo, to jest 1,5 miliona miesięcznie. My do tego 1,5 miliona miesięcznie jako szpital dokładamy 450 tysięcy własnych środków, które pochodzą z naszej własnej działalności, jak parking, jak apteka zewnętrzna. No o tym wszystkim musimy ciągle pamiętać. I spłacamy te kredyty inwestycyjne. Także jeszcze raz dziękuję panu prezydentowi i Radzie Miasta. Szanowni Państwo, na deser, bo rozmawialiśmy tak ładnie o historii, rozmawialiśmy o szpitalu w perspektywie kilkunastu lat. Przygotowaliśmy dla Państwa taką historię obrazkową, ponieważ są też osoby, które zapamiętają pewne wydarzenia obrazkowo. Dlatego przypomnimy Państwu, jak wyglądał szpital za rządów PiS-u, za rządów pana Andrzeja Wiśniewskiego i Sławomira Szymańskiego. To są zdjęcia, tak jak wszyscy pamiętacie, szpitala zlokalizowanego na ulicy Szpitalnej, na ulicy Sikorskiego. Tak było. Porodówka, izba przyjęć. Bardzo proszę. To są fakty. Tak wyglądał szpital. Bardzo proszę. Tam? Tak. Tak, oczywiście. I w ciągu i tak. To są zdjęcia. I to było o tyle dobrze, że... To są zdjęcia sal pacjenta na oddziałach tam zlokalizowanych. Tak wyglądały windy, tak, którymi poruszali się pacjenci, a także służby medyczne. Bardzo proszę. Tak to wszystko wyglądało. Tam się urodził też mój syn. Nie. Szanowni Państwo, to nie chodzi o to, że prezydent Andrzej Wiśniewski wówczas przekazał na szpital 1,316,000 zł. Jak wygląda szpital dzisiaj? Państwo doskonale wiecie. Nowoczesny szpital,
bezpieczne oddziały wyposażone w doskonały sprzęt medyczny najwyższej półki światowej. Nowoczesne budynki, o których by nikt jeszcze w 2006-2005 roku nie pomyślał. Sala intensywnej opieki medycznej, w ten sposób wyposażona. Najnowocześniejsza sala hybrydowa, jedna z najnowocześniejszych w Polsce i w Europie. Cały kompleks szpitalny z lotu ptaka. I to, co kluczowe, Szanowni Państwo, za rządów Platformy Obywatelskiej szpital został doposażony kwotą 65 milionów złotych. Tylko stawiam, z miasta. Stawiam pytanie retoryczne. Jakiego Państwo szpitala chcecie? Czy chcieliście szpitala, który był szpitalem w ruinie, czy nowoczesnego szpitala na europejskim poziomie, bezpiecznego, którego personel dba o zdrowie i życie pacjenta? Ale proszę Pana, czy mówiłem przed chwilą, ja bym chciał, żeby Pan poważnie traktował i siebie, i mnie, i szpital. Dobrze? Jak powiedziałem, że to są zapisy księgowe, i co ja mam spłacić? Z czego one wynikają? To jak Pan sobie wyobraża, że to? Że jak może wyglądać spłata strat? Ja Panu to wytłumaczyłem przed chwilą. Jeszcze raz Panu mówię, że jeżeli nie będzie nadlimitów, bo będzie wyższy kontrakt, jeżeli po prostu dzisiaj szpital ma już restrukturyzację zrobioną finansową, to od 2017 roku będzie generował plus. To znaczy, że będzie miał normalną płynność finansową. Dzisiaj ta płynność finansowa jest trudna, zaburzona tym, że ja musiałem rozksięgować, bo w sądach leży ponad 70 milionów złotych, które... No wiem, ale ja Panu cały czas tłumaczę, co ja mam spłacić. Proszę bardzo. Z ustawy nie jest taka klarowna, proszę Pana, bo jest przede wszystkim, w ustawie jest powiedziane to, co Pan sobie wie, tam są cztery ustępy. I teraz jest przede wszystkim coś takiego, że pierwszeństwem jest zawsze, i wszystkie szpitale w Polsce to robią, że szpital ma prawo uzupełnić bądź wyrównać stratę finansową z własnych przyszłych zysków. Żadna ustawa, Tak. Przede wszystkim tam jest, dokładnie jest napisane, że szpital spłaca we własnym zakresie, a nie powinien, czy ma obowiązek. Natomiast jeżeli już, to cytujmy prawo, że tam, że szpital we własnym zakresie. I w tym momencie jest to podstawowe, przewidziane w ustawie prawo szpitala, każdego. I dzisiaj szpital wyrównuje tę stratę finansową z przyszłych zysków. Ustawodawca, znając system ochrony zdrowia, nie narzucił na szpital żadnego obowiązku czasowego. Szpital może spłacić to w ciągu 20 lat, 10, 5 lub 3. Natomiast jeżeli szpital albo dyrektor szpitala napisze oświadczenie do prezydenta czy do organu tworzącego, że nie będzie w przyszłości, zupełnie nigdy generował zysku, nie ma z czego pokryć straty, to zwraca się do urzędu, do organu tworzącego o pokrycie straty. Jeżeli znowuż organ tworzący nie chce, nie może pokryć, to wtedy przekształca szpital, co i tak nic nie daje. Bo przekształcone szpitale, niektóre chociażby gorzowskie, jest już tak samo zadłużone. Czyli w tym momencie ja z pismem zwróciłem się do Pana Prezydenta i to pismo jest z września tego roku, że dziękuję za te 10 milionów złotych, a pozostałe 19 pokryję z zysków, z przyszłych zysków. I to jest, będzie w materiale dla biegłych rewidentów i będzie w materiale dla audytów finansowych firmy, jaką jest szpital. Jest to wszystko zgodnie z prawem, dlatego że mam komentarz do tego, pisało do mojej decyzji, mam komentarz dwóch profesorów UMK z Katedry Prawa Finansów Publicznych. I to jest całość zdarzeń prawnych, która występuje w mojej firmie. Jak powiedzieliśmy wcześniej, szpital nieregularnie płaci swoje zobowiązania finansowe, dlatego że w zależności od tego, jeżeli jest
No w tej chwili, w tym miesiącu będzie większa radość dla moich kontrahentów, dlatego że Narodowy Fundusz Zdrowia po raz pierwszy od wielu lat, ale rzetelnie, Szanowni Państwo, dał już, podpisaliśmy ugodę na 5 milionów za nadwykonania z tego roku, 3 miliony za nadwykonania z 2011 roku, przepraszam, za 2014 4 miliony 900, za 2011 za nadwykonania 3 miliony i za 2015 jesteśmy w trakcie negocjacji, też to będzie kilka lub kilkanaście milionów złotych, co pozwoli na pokrycie tych najbardziej zaległych zobowiązań. Natomiast oczywiście szpital zobowiązania swoje reguluje nieregularnie, tak jak każdy inny podmiot tej działalności. Natomiast regularnie wypłacamy pensje i mamy po prostu na diagnostykę, mamy na leczenie. Oczywiście zalegamy z innymi, u innych dostawców, bo mamy ich około, Szanowni Państwo, szpital ma czynnych 3900 dostawców. I przecież każdy o zdrowych zmysłach, który jedzie do szpitala, to chyba widzi naocznie, że ten szpital był warty tych pieniędzy, które zostały wydane. A struktura długu, to jest, jeszcze raz o tym mówimy, te 500 milionów złotych, proszę mi dokończyć, proszę mi dać dokończyć. 500 milionów to nie jest dług, to dokładnie to są zobowiązania, które trzeba rozdzielić na odpowiednie kubki. Jeżeli mamy kubkę, która wynika z tego, że powstały nowe obiekty, zostały w sposób nowoczesny wyposażone i ten dług w kwocie 330 milionów jest rozłożony na 25 lat, to odpowiedzcie sobie Państwo sami, czy jest to zagrożenie i wpływa na bieżącą działalność szpitala. Absolutnie nie, bo tak jak Pan Dyrektor przed chwileczką powiedział, tak, jeżeli 250 milionów złotych rocznie stanowi przychód dla szpitala, to jakie to jest zagrożenie dla bieżącej pracy szpitala, dla bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów? Po prostu my musimy mówić o faktach, a nie straszyć mieszkańców miasta o tym, że szpital zaraz runie. Bzdura i nieprawda. Panie redaktorze, proszę mi podać z kilku tysięcy szpitali, panie redaktorze, proszę mi podać z kilku tysięcy jednostek szpitalnych w Polsce ten, który nie ma zobowiązań, ten, który nie musi wskazywać odbiorców, którym będzie w jakiejś kolejności regulował swoje zobowiązania. Otóż ja panu powiem, takiego szpitala nie ma. Nie ma. Jeszcze jedno. Nie, bo ja nie wiem. Dług. Może inaczej. Musimy po prostu... Jakie milia? Ale ja myślę, że wie pan co, ja swoje i pan swoje. Dobra, niech pan napisze, co pan chce, tylko ja bym miał prośbę, żeby pan, misja mediów, to też jest misja edukacyjna. 330 milionów. Bo nie wolno takich rzeczy robić. Ja wiem, no każdy ma swoje sympatie i antypatie. Ale jedno, co jest pewne. 330 milionów to są pieniądze inwestycyjne, które, tak jak mówiłem przed chwilą, tylko część moich wypowiedzi jest słyszalna, a ta część niewygodna jest niesłyszalna. Ta część niewygodna, jeszcze raz do niej wrócę. 330 milionów jest rozłożone na raty i ona nie wpływa tak naprawdę na bieżącą działalność szpitala. Na bieżącą działalność szpitala wpływa inne zobowiązania, które wynikają z nadlimitów, które wynikają z tego, że po prostu Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłacił i wynikają z tego jeszcze, bo zalega, i wynikają z działań systemowych. I to wpływa na oczywiście regulowanie zobowiązań. Ja chcę Państwu powiedzieć, że jak jesteśmy w Unii Europejskiej, to w Unii Europejskiej szpitale regulują swoje zobowiązania od 90 dni, czyli od 3 miesięcy do 1500 dni. I jak zobaczycie na skalę, na mapę Europy, to południe Włoch reguluje, szpitale włoskie regulują zobowiązania ponad 1000 dni, północ 90 dni, niemieckie szpitale w ciągu od 1 miesiąca do 6 miesięcy. Zadłużone są również szpitale amerykańskie. To nie chodzi o to, tylko trzeba zrozumieć system.
I w tym momencie dlatego kontrahenci, dlaczego współpracują ze szpitalami? Bo to jest nadal pewny rynek, nawet z opóźnieniem, a te pieniądze odda. I dlatego tutaj oczywiście te inne zobowiązania, o którym mówię już po raz któryś, 140 milionów, jest oczywiście, ma wpływ na to, czy ja reguluję terminowo inne zobowiązania, jak na przykład zawodę. Zawodę, panie redaktorze, ja w tej chwili zalegam 4 miesiące. To nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. Nie wiem, no 4 miesiące. I o co ta awantura? Po co? Tylko trzeba po prostu zrozumieć jedno, że jak ja ściągnę ten jeszcze środki finansowe i rozłożę te 140 milionów na jeszcze dłużej, na niski procent, to szanowni państwo, zobaczycie, że może być tak, że w grudniu spotkamy się, jeżeli mi się to wszystko uda i powiedzie, że będę jako szpital płacił swoje zobowiązania na bieżąco, gdy będę dostawał, jeszcze jedna rzecz, muszę zawalczyć w przyszłym roku o kontrakt wyższy co najmniej o 15 do 20 milionów złotych. Jeżeli to wszystko się powiedzie, to szanowni państwo, tak jak mówię, mogę, bo to akurat mogę przysiąc, to już nie, bo to przysięgać się nie wolno, bo ale mogę przyrzec, że od 2017 roku szpital będzie generował zysk. Tylko ten ujemny wynik wpłynął na to, żeśmy musieli podsumować i zakończyć inwestycje. Przecież wiadomo, jak każdy z nas buduje dom czy wyposaża mieszkanie, to na końcu się dopiero najwięcej dopłaca. Najwięcej kosztuje wyposażenie domu, najwięcej kosztuje wyposażenie mieszkania i wtedy dopiero od całej rodziny pożyczamy pieniądze, żeby to skończyć. Podobna historia jest z działalnością gospodarczą, nie ma innych rzeczy. Szpital, tak jak państwo wiecie, nie ma służyć temu, żeby zarabiać, tylko dbać o zdrowie i bezpieczeństwo i życie ludzkie. To nie jest instytucja powołana do kreowania wyniku finansowego, tylko do tego, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo pacjentów. Szanowni państwo, dziękujemy. Ja już przepraszam, bo ja mam... No, bardzo krótko, bo... Ja bym może sam o sobie nie chciał mówić, bo to byłoby trochę dziwne. Znaczy, szanowni państwo, zapyta pan może pana dyrektora. Pan prezydent przekazał 61 milionów, ale musicie wiedzieć, że na przykład chciałem podziękować przy tej okazji panu posłowi, który rzeczywiście umie otwierać drzwi ministerialne i dzisiaj chociażby szpital korzystał. A to z dobrodziejstwa środków ministerialnych, centralnych na budowę lądowiska, na wyposażenie, nowe wyposażenie w armaturę ciężką, diagnostykę ciężką, MRI. W zeszłym roku chociażby dostaliśmy od pana ministra, były tylko 6, 11 było kupionych dla całej Polski rezonansów magnetycznych, gdzie myśmy dostało 8 klinik i my jako jeden niekliniczny szpital. Plus pieniądze marszałkowskie. I teraz tak, ze środków marszałkowskich, tutaj za pośrednictwem jeszcze pana posła, nie dlatego, żebym po prostu, to jest wszystko udokumentowane, bo to jest najważniejsze. Szpital dostał przecież 120 milionów złotych na rozwój. Do tego dołożył pan prezydent 60 i do tego trzeba było jeszcze pozyskać środki zewnętrzne. Natomiast zobaczcie państwo, budowana będzie szpital w Toruniu. I na ten cel przewiduje się 700 milionów złotych. I on wcale nie będzie bogatszy ani lepszy od Grudziądza. Myśmy to zrobili naprawdę w sposób gospodarczy i po gospodarsku. I tutaj, jeżeli można, to chciałbym podziękować panu posłowi. Ja myślę, że również pamiętajmy jeszcze o tym, że rola posła to nie jest tylko rola załatwiania pieniędzy. To jest też jako rola w regulacji prawnej. I dzisiaj zostały doregulowane pewne rzeczy prawne, które już nie tak bardzo przeszkadzają w prowadzeniu szpitala, co po prostu pan poseł... Ja tak się zastanawiam, a jeszcze odnośnie tego pytania, krótko, bo ja przepraszam, za chwilkę muszę iść... Ja pamiętam pana plakat. Przynajmniej, proszę mi wierzyć, ja to... Nie, pięć. Pięć chyba. Już nie pamiętam. Nie pamiętam, tam było mnóstwo kwot, ale mogło być koło 20, tak. Ja nie przypominam sobie paru, weź sprawdź.
Ja sobie nie przypominam tygodnia przez te 4 lata, kiedy my byśmy z panem dyrektorem się nie spotykali w sprawach ważnych, czy to u mnie w biurze, czy to w administracji szpitalnej, a nie dalej niż w piątek, gościliśmy pana ministra rozwoju regionalnego w sprawie wykorzystania jeszcze środków z ostatniej perspektywy finansowej, możliwości sfinansowania pewnych faktur, nakładów, które już zostały poniesione. Oczywiście, że tak. I ministrem, faktury zostały złożone. Proszę sprawdzić, minister Waldemar Sługocki, wiceminister rozwoju regionalnego, odpowiedzialny za program Infrastruktura i Środowisko, duży program finansowy, modernizujący, gdzie również dyskutowaliśmy na temat możliwości refinansowania wydatków poniesionych w ramach regionalnego programu operacyjnego. O szczegółach nie możemy mówić, bo to wiadomo, pieniędzy jest nie za dużo, a chętnych bardzo wielu, dlatego w piątek. Także tak wygląda nasza i moje zaangażowanie w sprawy szpitala. Można zadzwonić do ministerstwa, sprawdzić w kalendarzu, jak często się spotykamy. ARP też można zadzwonić. ARP, Agencja Rozwoju Przemysłu i tak dalej, i tak dalej.